Kochani, witam Was serdecznie na swoim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z kolejnym projektem Denko. Miała być to druga część do tego pierwszego filmu, ale z racji tego, że nazbierało mi się po raz kolejny tyle pustych opakowań, że postanowiłam, że zbiorę to wszystko w całość i raz na zawsze Wam pokażę te wszystkie opakowania i nie będę już tego trzymać ani używać i tyle, więc zaczynajmy, bo tego jest aż tak wiele. Od czego zacznę? To jest Reido i to jest, tak jak mówiłam, relaksacyjna sól do kąpieli, która również łagodzi pewne bóle, które mamy w krzyżu, w plecach, w udach, często po ćwiczeniach. Naprawdę ją lubię i to nie są duże pieniądze, to kosztuje nawet nie funta, 80 pensów, a opakowanie jest 400 gram, więc spokojnie na kilka kąpieli mi starczyło. Kolejny produkt i może dwa produkty. To jest woda micelarna z Garniera. Lubię ją w każdym opakowaniu, jest to najlepsza woda micelarna. Wystarczy przyłożyć lekko na waciku i wszystko schodzi dokładnie. Ja jeszcze używałam jej delikatnie do mycia swoich pędzli. Jeśli mi się śpieszy, chcę umyć szybko swoje pędzle, nalewam dosłownie odrobinę wody micelarnej. Zazwyczaj jest to taka, której ja nie lubię, ale że mi się skończyła, to miałam też tą. Kolejnym produktem jest znowu firma Redox i to jest tym razem aromaterapeutyczny. Taki balsam kojący, żel myjący, ale mówię tutaj z naciskiem na balsam z racji tego, że jest to bardziej taka kremowa konsystencja. Bardzo dobrze się sprawdził, do tego lubię opakowania. One są naprawdę bardzo giętkie, więc można wydobyć cały produkt do końca. No i znowu Redox, będę nudna, kolejny żel pod prysznic. Bardzo fajnie się u nas te żele sprawdzają. Bardzo ładnie pachną, 250 ml. Tutaj jeszcze dodatkowy taki gadżet, jest taki mały haczyk, jeśli mamy gdzie sobie zawiesić. Tutaj mam krem z AA i to jest z serii AA, energia młodości. I to jest UV, UVB i to jest krem na dzień wygładzająco-nawilżający, koenzym Q10 i kwas hialuronowy. Bardzo fajnie się nakłada ten krem, ja go bardzo lubię, ale z racji tego, że teraz używam więcej tego kremu z filtrem, tego nakładam tak raz na jakiś czas, przeważnie kiedy mam taki dzień bez makijażu i siedzę w domu i no nic się nie dzieje. W każdym razie to jest energia młodości i to jest 30+. Ja już pewnie powinnam tą serię 40+ używać, ale ta jest bardzo delikatna, bardzo szybko się wchłania, ładnie pachnie i naprawdę robi wszystko to, co producent obiecuje na opakowaniu, więc można spróbować. Teraz szampon do włosów, to jest So Long Damage i to jest firma Matrix, jak wolicie. Pięknie pachniał, do tego bardzo ładnie wygładzał nasze włosy. Moje włosy są o średnio raczej tak z przedziałem do wysokoporowatych, więc potrzebuję czegoś, co mi je ładnie wybłyszczy, coś, co mi je wygładzi, coś, co mi przytrzyma baby hair bardziej przy głowie, a nie będą mi tak sterczały, więc moje włosy lubią bardzo silikony. I tak, w tym szamponie są silikony, ale ja go naprawdę lubiłam. Naprawdę fajny szampon. Jeśli będę miała okazję, ja go kupiłam, nie jestem pewna, na Notino albo składałam zamówienie, albo znalazłam go w TK Maxie. Już nie pamiętam, było to tak dawno, ale tak, bardzo go lubię, bardzo wydajne opakowanie, 300 ml, dosłownie jedna odrobina wystarczyła na to, żeby on się fajnie pienił i umył nasze włosy. Ja włosy myję, jeśli myję, to myję tylko raz, więc raz, jedna pompeczka i działa. Kolejny produkt, który mam i to jest miód i bergamotka, naturalne mydło kuchenne z firmy Joop. Polska firma, w 92% akurat to mydło jest ze składników pochodzenia naturalnego. Fajnie nawilża, fajnie też działa. Do tego taki mały gadżet, jest pompka, więc ja później w tą pompkę przelewałam sobie na przykład płyn do naczyń i łatwiej mi było dozować. Mydło kuchenne ma w sobie takie składniki, które zabijają zapach octu, czosnku i cebuli. Więc tak, bardzo fajnie myje, ale wydaje mi się, że jest troszeczkę za drogie. I jeśli za tą cenę miałabym kupić kolejny raz mydło Joop, to chyba wydaje mi się, że wybrałabym to z firmy Method, które używam teraz i pachnie po prostu przepięknie. Więc sorry. Teraz tak, kolejna maseczka i to jest maseczka w, widzicie, takim pięknym opakowaniu, takiej pandy.
I to jest maska taka, którą nakładamy jak krem przed spaniem. Ona działa rozjaśniająco, nawilżająco. Całkiem niezła. Ja lubię tą firmę Tony Moly, ale wiadomo, kosmetyki koreańskie są bardzo drogie u nas na polskim rynku. Na razie są dostępne w Douglasie i w sklepach Sephora, więc nie wiem, takie fajne opakowanie i to tyle. Myślę, że to mnie skusiło najbardziej. Maska jak to maska, mam inne i mogę je też innymi zastąpić, więc nie będzie tu takiego wielkiego parcia, żeby kupić to ponownie. Teraz tak, tutaj mam płyn do higieny jamy ustnej i to jest Listerine. Jeśli kupujemy jakikolwiek, to właśnie tej firmy. On jest w takim odcieniu jasno-niebieskim i to jest do wybielania. Fajnie działa, fajny ma zapach taki miętowy, nie do końca taki, wiecie, silny, ale fajny. Teraz kolejna rzecz to jest Elbiotica i to jest Biowax, maska do włosów. Ja ją używałam nie jako maski, a bardziej jako odżywki i u mnie to stało na wannie po prostu. Nakładałam sobie odrobinę w końcówki aż do, powiedzmy, do średniej długości moich włosów i spłukiwałam ją po kilku minutach. Ja zwolenniczką masek nie jestem, no z racji tego, że nie mam na to też dużo czasu. Nie można później usiąść albo się oprzeć, bo wszystko się lepi. Trzeba uważać na nasze ubrania. I to jest kalogen i perły, odbudowa. Ale ja bardzo lubię wszystkie maski te Elbiotiki. Używam ich od bardzo dawna, naprawdę różne serie, więc polecam. Kolejna rzecz, antyoksydacja jagody Akai i to jest ziaja. Ja już wspominałam wielokrotnie, że ta seria u mnie się sprawdza. Ja ją bardzo lubię. To jest oczyszczający żel micelarny z peelingiem do twarzy. Drobinki są naprawdę takie drobne, więc nie robi to nam wielkiego peelingu, ale no jakieś tam skórki suche, jeśli mamy po jakichś kwasach, na pewno nam to ładnie oczyści i dodatkowo złagodzi obrażenia na naszej twarzy, jeśli jakieś tam mamy zaczerwienienia. Mi się naprawdę sprawdził, mam jeszcze tonik z tej serii i to wszystko. Jeśli będę w Polsce, no to na pewno sobie zakupię, ale jest mega. Kolejny produkt, właściwie dwa i znowu duże i małe opakowanie. Nie wiem, gdzieś mi wszędzie giną skórki w ogóle od tych szamponów. Dwa suche szampony, obie te same i to jest ta oryginalna wersja. Taka mi odpowiada najbardziej i chyba ten zapach też. Tak jak mówię, no ja wyprowadziłam swoje włosy z częstego mycia właśnie przy użyciu suchych szamponów i ja miałam jasne do tej pory włosy, więc taka poświata, powłoka pudrowa, biała, która zostaje na naszych włosach, bardzo łatwo ją wyczesać i na włosach blond w ogóle tego nie było widać. Nie wiem jak teraz, bo jeszcze szamponu suchego nie używałam na tym kolorze włosów, ale to jest mój ulubiony, nigdy z niego nie zrezygnuję. Używałam również Collab i Scope, takiej firmy, takiej sieciówki u nas. No z różnych, naprawdę jest super draga i nigdy nie byłam zadowolona. Zazwyczaj włosy były posklejane i wręcz na bardziej nieumyte i ten biały puder jeszcze bardziej był widoczny, więc to są moje ulubione, zawsze będę do nich wracała. Nie zamienię je na żadne inne. Dodatkowo mają właśnie małe opakowania, które są pojemne, mieszczą się dobrze w torebkach czy w naszym bagażu podręcznym, kiedy to wyjeżdżamy. Fajnie jest zabrać ze sobą takie coś. Kolejny żel pod prysznic i to jest Tahiti i to jest w ogóle marka, która jest produkowana przez firmę Palmolive. Ja używam tych żeli od bardzo, bardzo dawna. Pierwszy raz, kiedy używałam, byłam we Francji w Nicei u siostry i później tak od jednego mydła do drugiego, tutaj ona coś przywiozła, tutaj gdzieś coś znalazłam. Później zaczęliśmy kupować dosyć sporo tych mydeł we Francji po drodze do Polski, jeśli jedziemy samochodem. To było jedno z moich ostatnich. Pięknie pachną. Naprawdę żel jest mega. Też ma bardziej taką kremową konsystencję, ale fajnie się używa, dobrze się tym myje, nic nie spływa z dłoni. Kolejny krem, który używałam i mam takie mieszane uczucia do tego. Jest to Yoskin i jest on zaznaczony tutaj Young Key. I ja się zastanawiam, czy to właśnie Young
ma oznaczać słowo, że jest przeznaczone do młodej skóry, niekoniecznie takiej, jaką ja mam. Ten jest udoskonalający krem na noc z kwasem migdałowym. Jest antybakteryjny, wygładzający reduktor porów, doskonale wygładzający skórę, lekki krem na noc o działaniu niwelującym niedoskonałości cery, takie jak zaskórniki, wypryski czy rozszerzone pory. Normalizuje pracę gruczołów łojowych i pozostawia cerę idealnie gładką i nawilżającą. 100 ml tego kremu kosztuje 90 zł w Douglasie. To jest mniejsza wersja, to jest 30 ml i ja na przecenie za to zapłaciłam 27 zł. Wydaje mi się, że te kremy, cena tych kremów jest bardzo zawyżona. Nie wiem, myślę tak może po prostu, bo u mnie ten krem się nie sprawdził. Ja go używałam na zasadzie takiego jajeczka, razem z olejkiem z dzikiej róży, znakomi. I wtedy u mnie to był wartościowy krem, łatwo się go nakładało na noc, on miał wtedy jakieś tam właściwości nawilżające. Absolutnie nie zgodzę się tutaj z producentem, nie zmniejszyło mi to porów, nie oczyszczyło mi tutaj, nie wiem, wągrów, nie wiadomo czego. No i był przede wszystkim dla mnie za lekki, więc ja myślę, że albo ja wybrałam złą serię, bo jest to do cery młodej, ale znowuż z kwasem migdałowym, no nie wiem. I tak jak mówiłam, ja używałam to właśnie odrobinę, jedną pompeczkę tutaj na dłoń, na to jedną kropelkę żółtego wręcz olejku z dzikiej róży znakomi. Robiło się wtedy takie jajeczko sadzone i to mieszałam i nakładałam na całą twarz. Wtedy to miało dla mnie sens. I zużyłam tylko, żeby go zużyć, więc na pewno go nie kupię ponownie. I nawet chyba z tych innych serii też raczej nie. Nie spisał się u mnie. Tutaj mam serię odżywka i szampon firmy Beautybal. I ja już Wam mówiłam, że ja podratowałam swoje włosy przed wypadaniem właśnie tą serią. Również tabletkami. Tabletki już biorę od, żeby Was nie skłamać, około 3 lat z przerwą na biotynę. Biotyna jest tylko suplementem diety i mimo to, że w aptece Wam powiedzą, że kupcie sobie biotynę zamiast Beautybalu, dlatego, bo jest taka sama zawartość i skład biotyny w środku. No nie, nie jest taki sam. Z racji tego, że biotyna jest po prostu suplementem diety, a Beautybal jest zarejestrowany jako lek i z racji tego, że posiada dodatkowe składniki, które pozwalają nam dużo łatwiej i szybciej przyswajać tą biotynę, więc dlatego ja zamienników Beautybalu już nie kupię, jeśli chodzi o tabletki, z racji tego, że one nie robią na mnie nic. Wprost przeciwnie, wydaje mi się nawet, że to wypadanie i moje włosy były jeszcze bardziej osłabione w czasie zażywania biotyny, po prostu tak jakbym się cofnęła do punktu zero i nie widziałam absolutnie już żadnej różnicy na swoich włosach. Więc jeśli już, to tylko Beautybal. Odżywka i szampon jak najbardziej super. Sprawdziły się u mnie bardzo dobrze. Odżywka starczyła mi na troszeczkę dłużej. Jest bardzo treściwa i naprawdę fajnie się ją nakłada. Od razu ma taki efekt wygładzenia. Włosy są takie bardzo lekkie i sypkie. Ja lubię taki efekt. Szampon taki sobie. Mogłabym go zastąpić w zasadzie innym szamponem, ale nie odżywkę. Więc no trudno powiedzieć. No na odżywkę powiedzmy bym się zdecydowała, na szampon nie tak bardzo, ale tabletki będę brała ciągle, bo tak jak mówię, kiedy się przestanie brać i tą kurację się przerwie, no to wtedy wracamy, przynajmniej u mnie były takie efekty, do punktu zero. Okej, to odstawiam. I jest jeszcze kilka rzeczy. Tutaj jest taka maska, a właściwie body conditioner, czyli taka odżywka, ale do ciała, którą się używa na mokro pod prysznicem, nakładamy na całe ciało, to powoduje, w konsystencji jest taka jak normalnie odżywka do włosów, to miało jeszcze takie dodatkowe drobinki, jeszcze tutaj tego trochę jest, ale ja już tego nie zużyłam, właśnie ze względu na ten taki niebieski refleks, po prostu jak się tym wysmarujecie i spłuczecie wodą, no to nadal Wam ta poświata taka niebieska nabłyszczona zostaje i ja tej poświaty nie lubiłam, bo jeśli bym chciała mieć coś takiego wybłyszczającego na swoim ciele, to po prostu bym użyła do tego wskazanych produktów i przeważnie w okresie letnim, wakacyjnym. To jest maska, tak jak mówię, taka odżywka właśnie do ciała z firmy Lush. Zachowam to opakowanie, bo jeśli się zwróci 5 opakowań do firmy Lush, można je zamienić na dowolną maseczkę do twarzy, ale się światło zmienia. No trudno, taka pogoda.
O, jeszcze jedna z garniera. Widać, że używam ich naprawdę bardzo dużo. Tu mi się coś wylało, bo jest trochę klejące. Nie wiem, co to jest. Tutaj mam opakowanie po matce takiej nawilżającej do ust i to jest Nivea. Bardzo lubię standardowy zapach kremu Nivea, to też bardzo lubię. No i tak, Long Lasting Moisture, czyli nawilżająca na dosyć długo. Tutaj mam Zoflorę i już Wam wspominałam o tym produkcie bardzo, bardzo dużo. W zasadzie zastanawiam się, czy nie nakręcić osobnego filmu o samej Zoflorze, o produktach, o tych zapachach, o tym, jakie funkcje spełnia ten produkt, bo używam go dosłownie teraz do wszystkiego. Do butów, do pryskania materaca, do mycia luster, okien, szafek, do dezynfekcji wszystkiego, do, nie wiem, mycia lodówki, zamrażarki. No dosłownie tego jest mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo. W ogóle na tych angielskich stronach internetowych można znaleźć 1000 zastosowań Zoflory. Ja wysyłając ten produkt do mojej mamy i do mojej koleżanki też z Warszawy, próbowałam znaleźć jakiekolwiek filmy na YouTubie, które by mówiły o tym produkcie coś więcej i w języku polskim. No i nie udało mi się znaleźć nic. Ja myślę, że ten produkt za jakiś czas wejdzie do Polski i zrobi furorę. Wiem, że jest dostępny na Allegro, ale cena znacznie, znacznie się różni. Jest 3 razy droższy tam niż u nas. Takie małe opakowanie to też jest kwestia powiedzmy funta czy 2 funtów, zależy na jaką promocję się trafi. Te większe opakowania już, jeśli jesteśmy zdecydowani i lubimy jeden zapach, to możemy kupić taką większą butelkę, ona jest wtedy półlitrowa i to kosztuje około 6-8 funtów. Bardziej się opłaca jednak kupować te małe opakowania. Tutaj jest Kores. Advanced Repair Sleeping Facial i firma Kores też do najtańszych nie należy. To też jest próbka, to jest 16 ml, nawet taka niestandardowa bym powiedziała pojemność, zazwyczaj jest to co 5. Ta ma 16 i tak, no tak jak mówię, droga firma, to się u mnie sprawdziło, nie mogę powiedzieć, że nie. Jeśli bym miała kupę kasy, żeby wydać na jakieś droższe kosmetyki i tak dalej, to pewnie bym to zrobiła. Ale wolałabym używać tańszych zamienników, takie maseczki do spania. Wiele firm teraz produkuje, również polskie firmy, na przykład ta z Perfekty z witaminą C, moja ulubiona. Maska, którą nakładałam po prostu na wieczór, na całą twarz i zostawiałam rano, po prostu wyglądacie jak $1 000 000, więc jeśli miałabym porównywać tamtą maskę z Perfekty z tą witaminą C i tą z Koresa za powiedzmy 60-70 funtów w pełnowymiarowym opakowaniu, no to chyba zdecydowałabym się na tą Perfektę i miałabym no 20 opakowań. Tu mi spadła torba, taka widzicie, filetowanie, no co zostało. Ta torba też mało mi się podoba, więc pewnie kiedyś trafi do projektu Denka, chyba że, no nie wiem, ktoś ją chce, dajcie znać, mogę Wam wysłać. Kolejny krem, kolejny krem na noc, Ultimate Sleep Cream i to jest firma Formula. Formula jest to firma, która u nas przynajmniej jest dostępna w sieci Mark & Spencer na stoiskach tych beauty i ja nie wiem, czy to jest firma tak naprawdę produkowana tylko dla Marka Spencera, czy to jest osobna jakaś firma, muszę doczytać, nie jestem pewna, ale mnie ta firma bardzo odpowiada. Jeśli ktoś szuka takich produktów anti-aging, coś co pomoże Wam, no nie wiem, nie mówię tu o niwelacji zmarszczek, bo jak się już ma zmarszczki, to się je ma i nic ich nie usunie, chyba że jakaś chirurgia plastyczna i takie tam zabiegi, ale kremem tego nie usuniecie i mimo to, że producenci obiecują cuda, to tak się nie dzieje. Można zapobiec albo spowolnić proces powstawania zmarszczek, ale nie pozbyć się zmarszczek, więc takie jest moje zdanie i to jest właśnie ten. Krem na noc, bardzo go lubiłam, konsystencja, wszystko. Jeśli chodzi o naprawdę kremy anti-aging, to ja polecam. Wiedziałam, że muszę je połączyć. Banana Loose Powder z Vibo. Kolejna miłość, zaraz po pomadzie. Zamówiłam kolejne opakowanie już w Polsce. No, Banana Loose Powder jest to półtransparentny puder do twarzy.
Bardzo łatwo się nakłada, nie widać go, nie robi się takiej tapety, nie ma aż takiej dużej przyczepności do naszej skóry, więc takie pudrowanie będzie na pewno lekkie. Tu pisze, że to jest półtransparentny. On jest w takich odcieniach żółtych. Nie wiem, tam jeszcze troszeczkę jest, widzicie, ale ja tego nie mogę wyjąć już. On ma jest w takich odcieniach bardziej żółtawych, ale nie widać tego na twarzy absolutnie i no, jest mega, mega, mega. Nie zrezygnuję z niego, chyba że znajdę coś naprawdę, jakąś inną perełkę, która mi go zastąpi, ale na razie jest moim ulubionym i będę do niego wracać za każdym razem. Taka maseczka, ja mam dosłownie takie małe opakowanie. Nie wiem, chyba że jest tutaj jakaś druga końcówka, która mi się zawieruszyła. Jest. Czekajcie, próbuję to złożyć. Tak, i to jest olej arganowy i kolagen. Wygląda tak. Pakowanie składa się z dwóch części, więc macie podzieloną jedną taką maseczkę. W cenie jednej dostajecie naprawdę na dwie aplikacje. W zasadzie ona jest tak tutaj przepełniona w tym opakowaniu, że i starczy Wam na 4 razy. Jak ją się nakłada? Nakłada się po prostu tak jak krem na twarz i to pod wpływem oksydacji, pod wpływem zetknięcia się, wiecie, z tlenem. Zaczyna po prostu się pienić, rosnąć na naszej twarzy, więc wyglądamy jak taka jedna wielka gąbka. Ale po chwili, już po 3-4 minutach ten efekt znika, bąbelki pękają na naszej twarzy i staje się bardziej taka płynna. Wtedy nadmiar możemy ściągnąć, ewentualnie zostawić albo wetrzeć całość. Bardzo lubię te maski, naprawdę, i ja je kupiłam w około, nie wiem, 10 zł, myślę, że nawet mniej, może 5. W ogóle wypiszę wszystkie te kosmetyki, jest ich dużo, ale wypiszę, obiecuję w opisie, więc będziecie mogli sobie tam przeczytać ewentualnie, co to jest i jakiej firmy. Już nie będę teraz szybko biegać. Antyoksydacja, jagody Akai, ziaja, no tak jak mówiłam, wszystkie te produkty z tej serii mi się sprawdzają, polecam. Tutaj Bielenda, Carbo Detox, wiecie co, nie za bardzo byłam zadowolona z tych plasterków. Są to takie czarne, węglowe plasterki, które naklejamy na nos, lekko zwilżamy i po 10-15 minutach zrywamy plaster. Ponieważ jest on czarny, no można zauważyć tam jakieś wypryski, które po prostu nam z tym wyszły, jakieś tam wągry, ale nie jest tego wiele. No ale tak, wydaje mi się, że naprawdę, nie wiem, jeśli macie maskę Pilaten, taką w żelu czarną, koreańską, ona się dużo lepiej nadaje do tego niż takie coś, więc nie wrócę do tego na pewno, chociaż Bielendę bardzo lubię. Teraz mam Efektima i ja już Wam o tych płatkach hydrażelowych pod oczy wspominałam. Te są tym razem nie z dodatkiem 24-karatowego złota, tak jak w poprzednim filmie, ale te są z dodatkiem, w zasadzie są na bazie ekstraktu z czerwonego wina. One się u mnie zawsze, te płatki, sprawdzają. Jak tylko mam nieprzespaną noc, nie wyglądam zbyt rześko, przynajmniej tak, jakbym chciała wyglądać rano. Mam tutaj takie, nie wiem, zaczerwienienia albo takie oczodoły wielkie, powiększone. Więc taka maska mi pomaga, na pewno niweluje wszelakie zaczerwienienia, zasinienia pod oczami. Naprawdę poprawia wygląd całej twarzy po użyciu. Bardzo je lubię i będę do nich zawsze wracać. Do usuwania skórek, do zmiękczania skórek, to jest Sally Hansen. Tylko ten, że się u mnie sprawdza, ja już mam kolejne opakowanie i to chyba moje trzecie albo czwarte. On jest bardzo, bardzo wydajny, mimo tego, że tu ma też dziwna miara, 29,5 ml, no już załóżmy, że 30. Sprawdza się rewelacyjnie, kilkusekundowo można już sobie usuwać czy odpychać skórki, bardzo je zmiękcza, więc ja polecam i też cały czas będę go używać. Tusz do rzęs z Lancoma, już Wam pokazuję, jak wygląda. On był niebieski, szczoteczka taka włosowata. Ja nie lubię tych tuszy, raz, że właśnie ta szczoteczka z szczoteczkami nie odpowiada. Ja bardzo lubię takie szczoteczki silikonowe, które bardzo dobrze wyczesują włosy. Ten wprost przeciwnie, bardzo sklejał moje rzęsy. Miał no przepiękny, niebieski taki kolor. Może nawet taki jak moje paznokcie. To nie turkus, tylko taka bardziej głęboki taki granat, no. Nie wiem, jak to powiedzieć. W każdym bądź razie ja już go próbowałam nawet na koniec podratować Duraline. Nie wiem, czy słyszeliście, Duraline to taki kosmetyk Inglota, gdzie po dodaniu dosłownie kropelki do każdego kosmetyku kolorowego raz rząs, on się staje całkowicie wodoodpornym produktem.
A drugie to, no jeśli chodzi o tusze do rzęs, ja dosłownie kropelkę albo dwie dodawałam, żeby je jeszcze rozwodnić i resztę życia z nich wyciągnąć. No z tym już się nie udało, więc trafia do śmieci Lancome. Nie, chyba nie wrócę do tego. Mam też inne zastępcze. Jeden z moich ulubionych to jest Pump Up Curling Mascara i to jest Lovely. Oj, tutaj jakiś kłaczek. Bardzo ją lubię. Myślę, że na równi z tym, z tuszem z Eveline Mega Lashes, Mega Big Lashes. Ma fajną właśnie szczoteczkę taką, jak ja lubię, taką spiralną. Dosłownie je ma bardzo takie drobniutkie grzebyki i to pięknie rozczesuje nasze włoski na rzęsach. Ja nie potrzebuję niczego innego od tuszu do rzęs. Ten się sprawdza rewelacyjny i tak jak mówię, ten z Eveline też, ale trafia tuż do kosza. I właśnie tu jest ten Inglot Duraline, o którym Wam mówiłam. On już mi się skończył. Ma tutaj bardzo fajny taki gadżet. Tu jest taka, o może jeszcze jedna albo dwie krople by się udało. Ale tu jest taki, widzicie, guziczek. Tak pompujecie tą pompeczkę, później otwieracie i macie produkt w środku. Dozowanie jest bardzo łatwe. A całe opakowanie wygląda tak. Teraz tak, tu mam jakiś Yankee Candle Black Cherry i to jest wosk. Lubię palić woski i lubię palić świece. Teraz w okresie wakacyjnym wiadomo trochę mniej, ale jednak zużyłam kilka świec i kilka takich wosków w czasie swoich kąpieli w solach, kiedy to lubię leżeć w wannie i się relaksować. I tak właśnie wtedy ich używam. Te z Yankee Candle są ok, chyba bardziej mi opowiadają te z Kringle i są tańsze, więc taki zamiennik. Tutaj jest aloes, 99% żelu z aloesem i to jest Holika Holika. Też lubię tą firmę koreańską, ma fajne kosmetyki, aczkolwiek coraz droższe. Wydaje mi się, że taka moda na kosmetyki koreańskie, jak jest w przeciągu ostatnich 3 lat, to nigdy takiej nie było. I możliwe też, że to po wydaniu książki tej Sekrety Urody Koreanek. Fajna książka, również polecam. Stąd między innymi żel aloesowy. Ja go używałam, kiedy miałam alergie słoneczne. Wyskakiwały mi dosłownie takie po wyjściu na słońce, dosłownie. Mnóstwo takich małych krosteczek z pęcherzykami powietrza na moich rękach. Łagodziło podrażnienia i swędzenie właśnie ten żel. W tym roku już chyba troszeczkę inaczej podeszłam do tematu. Już w lutym zaczęłam używać tabletki z beta-karotenem, jak również tabletki wapna. I muszę przyznać, że naprawdę w tym roku to moje swędzenie i wychodzenie tej alergii słonecznej było znacznie, znacznie mniejsze. Jeśli już było, to były to takie naprawdę małe krosteczki punktowe tylko, nie na całych dłoniach. No i wtedy również pomógł ten żel, wtedy też go skończyłam. Na pewno wrócę, ale mam nadzieję, że trafię na jakąś promocję, bo jednak są drogie. I teraz dwa pędzle, których się pozbywam. Jeden to taki pędzel z Uriage, który ja kiedyś miałam dodatkowo jako bonus przy zakupie wody termalnej, takiej w sprayu. I co się z nim stało? On się po prostu rozkleił. Ja go pewnie mogłabym jeszcze skleić i dalej używać, nie wiem, ale on jest też takiego dziwnego włosia, który jest bardzo śliskie i ono, mam wrażenie, że jak nakładam nim podkład na twarz, to on bardziej tak się odznacza, te paski, te rysy, te kreski. I no, nie wiem, nie używałam go też tak dużo, on bardzo szybko się odkleił, mimo to, że ja uważam raczej z pędzlami, żeby tam woda się nie dostała i żeby się klej nie odkleił, ale no koniec. Tak krótki był jego żywot, a tutaj pędzel, który znowuż bardzo lubiłam. Bardzo, ale to bardzo. To jest Bare Minerals. Ja go zakupiłam w Sephorze jakiś już czas temu, myślę, że 5 albo 6 lat temu nawet. I on był super do czasu, aż po prostu, zobaczcie, tutaj wszystkie kłaczki tak wychodzą. Widzicie? Nie wiem, czy to widać, no ale włosie po prostu leci. Jest tego mnóstwo, nie da się tego już używać na twarzy. No tu myślę, on jest takim pędzlem skośnym, nie zrozumcie mnie źle, ja go aż tak bardzo nie powyciągałam. Tu jest powyciągany znowuż ta końcówka i tutaj też jak odchylę, to widać, że to wychodzi z tej rączki super.
Super, super pędzel, no nie był tani, myślę, że około 200 wtedy za niego zapłaciłam, ale było warto, no i użytkowanie przez 6 lat sprawdziło się. I tak, kochani, taram, skończyłam. Jest tego dosyć dużo, więc mam sporo opisów do zrobienia. Trochę zajął ten film, może uda się coś przerobić, coś uciąć, ale wolałabym nie. Wiem, że są pomyłki językowe i takie też będą, bo jednak po 15 latach mieszkania w Anglii już u mnie się troszeczkę ten język polski zaciera. Znacznie łatwiej mi jest niektórych słów używać już w języku angielskim. No ale staram się, mam nadzieję, że to docenicie i że film Wam się spodobał i te wszystkie kosmetyki, których użyłam, trochę Wam przybliżą moją pielęgnację. Do niektórych z nich wrócę, niektóre są ulubieńcami, niektóre z nich są zbyt drogie, żeby do nich wrócić i mam tańsze zamienniki, więc tak. Mam nadzieję, że Wam się film podobał. Zapraszam, dajcie łapki w górę, koniecznie subskrybujcie kanał, jeśli chcecie więcej i zapraszam na kolejne filmy. Pa!